Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku, tak jak ostatnio mówiłem, otworzymy sobie 1000 exclusive food crate'ów i zobaczymy, czy dropnie nam nowy Titan Cactus Man, na którego szansa to 0,1%, czyli nie za duża. Także ty drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji i zapraszam cię do oglądania. I powiem tak, jakbym chciał robić taki opening na normalnym Toilet Tower Defense, to musiałbym wydać 400 tysięcy robotów. No ale dzisiaj jesteśmy znowu na tym eksperymentalnym trybie, więc bardzo się cieszę, że coś takiego zostało dodane i możemy sprawdzić, czy uda nam się na 1000 crate'ów dropnąć dzisiaj kaktusa. Także otwieramy pierwszą dyszkę, zobaczymy, czy poleci nam chociaż jeden albo i więcej. Uwaga, na pierwsze mamy już coś, jo! Ej, dobra, z pierwszej dyszki albo 20 poleciał nam tutaj mityk. W sensie mityk, no ten na 1%, Titan Meatball, elegancko. Szkoda, że jak otwierałem 10 crate'ów za legitne robuxy na oryginalnym Toilet Tower Defense, nic nie leciało. A tutaj już coś mamy znowu, uwaga! Titan Meatball, okej, ciekawe ile ci ich poleci. Ej, dobra, tutaj lecą, patrzcie jak lecą! 3 Titan Meatball'e poleciały. Aż kusi znowu zrobić taki opening, wam powiem, na oryginalnym Toilet Tower Defense, ale tylko jak trochę stanieją te crate'y. Uwaga, kolejny Titan Meatball. No dobra, chyba już 4 dropnęliśmy. Otworzyłem dopiero, nie wiem, 100 crate'ów, coś w tym stylu, dopiero 100 crate'ów. No, zobaczymy. Otwieram na razie na środku. Uwaga, rośnie jedno i czy będzie kaktus? No nie, Meatball. No, na niego stosunkowo jest dużo procent i znowu Meatball, bo 1%, jak otworzę 100 crate'ów, no to mamy 100%, że dropnie. Więc to stosunkowo na niego mamy dużo procentów. Dobra, biegnijmy, otwieramy dalej, zobaczymy, czy coś tutaj nam wyrośnie ciekawego. Czy coś wyrośnie? Jest z tyłu. Meatball, okej, tutaj bardzo dużo hamburgerów. Ja sobie życzę powodzenia w usuwaniu potem i czyszczeniu ekwipunku z tego. 1000 jednostek będę musiał usunąć, okej. Dobra, kolejne crate'y, czy coś tutaj będziemy mieli, widzowie? Kibicujcie, czy będzie jeden kaktus? Uwaga, uwaga! Titan Meatball kolejny. A kaktusa jak nie było, tak nie ma. Już wydaliśmy dobre kilkanaście tysięcy robuxów prawdopodobnie. Oczywiście jakbym to normalnie kupował za robuxy. No tutaj dużo hamburgerów i hot dogów, ale dalej nic nie mamy. Beka będzie jak z tysiaka niedropne, bo powiem wam ciekawostkę. Mój tutaj znajomy ostatnio otwierał 10 tych crate'ów i trafił Titan Cactus Man. Czajcie to? 10 crate'ów i Titan Cactus Man. A my już otworzyliśmy z 200 i póki co no nic ciekawego oprócz tych tutaj na 1% ziomeczków. Dobra, let's go, otwieramy dalej. Widz zostawia teraz łapkę w górę i dodaje nam dużo szczęścia. Let's go, zobaczmy i mamy coś. No znowu Titan Meatball, spoko. Nie będę narzekał, bo Titan Meatball jest spoko akurat. Ale wiecie, ja tutaj Titan Cactus Mana poluję. Let's go, kolejny rośnie. I czy to będzie kaktus? Nie, niestety kaktusa dalej nie mamy, ale rośnie już drugi. Uwaga, może tutaj? No niestety, dalej nie. A otworzyliśmy już, widzowie, około, no tak na oko, no z 400 crate'ów. To bardzo szybko nam zleciało, wam powiem. Szkoda, że nie ma przycisku otwórz 100 naraz, to byłoby ciekawe, 100 crate'ów naraz, to pięknie by wyglądało, a tak to nie nadążam. Albo tak jak jest w Pet Simie, że wiecie, pod bindę otwieranie crate'ów, to też mogłoby oddać. No i dobra, otwieramy dalej, zobaczmy, no dużo hot dogów, dużo hamburgerów, normalnie mogę zrobić imprezkę jakąś i tutaj zaprosić was wszystkich, bo tyle co mi dropnie hot dogów i hamburgerów, to każdy by się najadł. Ale otwieramy dalej, nie poddajemy się, zobaczmy, czy coś tutaj urośnie, hot dog, hamburger, no nic ciekawego, idziemy na sam środek tym razem. I na samym środku sobie otworzymy, ponieważ nie wiem, jak otwieram na środku, mam więcej farta niż jak biegam. Zawsze jak otwieram tutaj na środku, coś ciekawego mi dropi. Póki co na razie jeszcze nic nie mamy, ale rośnie. Dawaj. Ajajaj, Meatball znowu, Meatball kolejny. No, jeżeli z tysiaka naprawdę ani jeden Titan Cactus Man nam nie wyrośnie, no to będę w szoku, serio, będę w szoku. 400 tysięcy robux jakbym w oryginale otwierał i bez Titana na 0,1%, to dosyć kiepsko. No już na ten moment wydaliśmy na pewno 100 tysięcy robuxów. No i czy coś tutaj mamy, Okej, rośnie jeden, zobaczmy, czy to będzie kaktus. No nie jest to kaktus. Ile już tych Titanów dropnęliśmy? Titan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 12, 13 Titanów. Ale nie kaktusów, tylko meatbole. A myślę, że na spokojnie otworzyliśmy już 600 crate'ów, bo patrzcie ile mamy jednostek, yo, no jest ich trochę, Czy już praktycznie w 5 minut otworzyliśmy 1000 crate'ów, no szybko to idzie, naprawdę szybko to idzie. Dobra, otwórzmy do końca. Let's go. I w ogóle widzowie, ciekawostka, bo widzę, że Telantry już oficjalnie ogłosił. Tak, będą klany w Toilet Tower Defense. Oczywiście będę miał własny klan, w Toilet Tower Defense. No i będę mógł was zaprosić. Będzie prawdopodobnie, nie wiem, chyba z 50-75 miejsc.
No i będziemy robili top 1 klan na Toilet Tower Defense, więc jakieś mega dobre osoby, zgłaszajcie się niedługo i zobaczymy, może top 1 klan uda nam się zrobić. Ale póki co patrzmy, co tutaj leci, no i nic nie leci ciekawego, halo? Jak to może tak być? Nie, 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 tak się nie bawimy, tak się nie bawimy. Otwieramy dalej. Tu nic nie ma, tu nic nie ma i tutaj również nic nie ma. Ile mi tych crate'ów zostało? Ej, tak naprawdę ze 100 crate'ów mi zostało, czajcie to? Nie, no tak, to się nie będę bawił, panie Telantriku. Musi jeden kaktus wylecieć. Jeszcze przy okazji, jak jesteśmy przy mailboxie, widzowie, przypomnę wam jedną zasadę. Wysyłacie jednostkę z gemami, 250 gemów, pamiętajcie. I oczywiście wyślijcie na dobry nick z drowerku, ponieważ niektórzy mylą niki, wysyłają na drowerku i tak dalej, a potem mówią, że ich oskamowałem. Także pamiętajcie, 250 gemów, jednostka w jednym tradzie i na nick X drowerku. I bardzo ważna informacja też, jak wysyłacie jednostki, patrzcie, czy wszystko macie zaznaczone tutaj i tutaj na zielono. Ponieważ na kilkaset jednostek podpisywanych miałem 3 przypadki, gdzie ludzie mieli zablokowane mailboxy. No i potem jest, że ja skamuję, a nie mam jak im odesłać po prostu, no. Także widzowie, pamiętajcie, żeby mieć mailboxa dobrze ustawionego, bo to też jest bardzo ważne. Wszystko na zielono tam musi być, no ale dobra. Tak naprawdę zbliżamy się ku końcu openingu i jeszcze nie ma ani jednego Titan Cactus Mana. Czy ja będę musiał doładować sobie crate'y, czy ja będę musiał jeszcze z 250 ich dokupić? Czyli dokupić, no wiecie o co chodzi. No dobra, no oficjalnie tysiak. Czajcie, 400 tysięcy Robux i nie trafiłem Titan Cactus Mana. Na, uwaga, przypomnę, 1000 crate'ów. Coś tu jest nie tak, wiecie co? Jeszcze 250 sobie doładuję. Dobra, jeszcze jednak 500 food crate'ów doładowałem, żeby tutaj za szybko nam nie poszło, no bo chciałbym jednego Titan Cactus Mana trafić chociaż, no beka beką, ale no na 1500 crate'ów no to już powinien na pewno polecieć. Uwaga, rośnie jeden, czy to będzie Titan Cactus Man? No dalej nie ma. Ej, dobra, wiecie co? Ja powiem tak, otwieram, dopóki nie wleci mi Titan Cactus Man. Jestem ciekawy, ile potrzebuję takich crate'ów otworzyć. Nie, no dobra, naprawdę. Dzisiaj to jest jakiś pechowy dzień do openingu. Otwieram wszystkie, nie ma co tutaj patrzeć, wiecie? Nie ma co tutaj patrzeć. Jeden rośnie i czy będzie Titan Cactus Man? Rosną dwa, dobra. Jeden nic i drugi też nic. W sensie, no są fajne jednostki. Ale nie jest dalej kaktus, na którego polujemy tak naprawdę. Jestem naprawdę ciekawy, ile jeszcze muszę otworzyć tych crate'ów. Uwaga, rośnie, rośnie, rośnie. No dalej nie jest to kaktus, szczerze mówiąc. No co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzisiaj wyprawia? Jakim cudem mój kolega z 10 crate'ów dropnął, a ja z 1500 nie potrafię dropnąć? No halo. Czy to jest realne? No tak, to jest realne. To jest właśnie mój pech, widzowie, o którym ja wam zawsze mówię. No ostatnio w realnym toilecie miałem dużo szczęścia, ale ogólnie na co dzień mam bardzo dużo pecha. Zresztą teraz to widzicie. Uwaga, rośnie. No i nie jest to dalej kaktus, stąd to nieźle. I już kolejne 500 crate'ów nam zaraz ubędzie z ekwipunku, bo to jest, no, 2 minuty otwierania tak naprawdę, jak szybko ktoś się postara. I też, widzowie, w ogóle mam w planach nagrać, nie wiem, czy będziecie coś takiego chcieli, możecie napisać w komentarzu, że zaprosić paru widzów, każdemu dać około właśnie te 1000 crate'ów i zobaczyć, kto będzie miał większe szczęście. Czyli wiecie, kto dropnie więcej tych tutaj Titan Meatballów, Titan Cactusów, no po prostu sprawdzić szczęście widzów versus moje. Więc napiszcie, co o tym sądzicie, możemy coś takiego nagrać, że właśnie że wezmę 4, może 10 widzów, coś w tym stylu i sobie coś takiego nagramy. No ale póki co, no 1500 crate'ów właśnie w tym momencie otwieram i nic nie ma. Widzowie, ja coś czuję, że będę siedział tu jeszcze pół dnia, żeby otworzyć. W sumie nie otworzyć, tylko żeby trafić Titan Cactus Mana, gdzie on się podziewa. I kolejne 500 crate'ów doładowane do mojego ekwipunku. No dobra, to już będzie 2000. 2000 to jest 600 tysięcy robuxów tak naprawdę. Bo jak się kupuje w tych większych ilościach, no to macie jednego crate'a za 300. Czyli 600 tysięcy robuxów, żeby trafić Titan Cactus Mana. No nie, no jak nie wyleci teraz, to ja naprawdę będę w szoku. Coś czuję, że dobijemy do miliona robuxów dzisiaj. Dobra, let's go, let's go, let's go. Na razie nic nie rośnie. Ja nie wiem, czy tu jakieś podki na laka nie ma, czy coś w tym stylu. No nie, no są podki na laka, tylko że one nie działają na crate'y w ogóle, widzowie. One działają tylko na Stamon Units, więc nawet ich nie używałem. O, mamy coś, proszę, Titan Cactus, Titan Cactus. Nie, to nie jest Titan Cactus. O co tutaj chodzi? Co tu się dzisiaj dzieje? Ja już widzę, jak widzowie pewnie oglądacie ten odcinek i macie ze mnie bekę na maksa. No założę się, że ktoś z was ma bekę. Uwaga, kolejny rośnie i kolejny meatball. Halo! Ej, dobra, ja się nie dziwię, ja sam miałbym z siebie teraz bekę. Dobra, musimy chyba też zmienić miejscówkę, bo tutaj to na maksa już nie oddaję. Uwaga, ostatnie tu otwieram i zmieniam miejscówkę, może przy mailboxie. Albo dobra, wiecie co, biegnę i otwieram, może ta taktyka zadziała, żeby biec i otwierać cały czas. I przy okazji kolejna 500 nam się kończy i coś czuję, że zaraz tysiaka będę musiał doładować. To już naprawdę będzie prawie milion robuxów, uwaga, chociaż czekajcie, bo coś rosną, rosną nawet dwa i... jeden i drugi to meatball.
Tych meatballi to naprawdę dużo nam dzisiaj poleciało, bo chyba z 30. A kaktusów, przypomnę, na których szansa to 0,1%, czyli średnio jeden na tysiaka powinien wylecieć, a my otwieramy dwa koła. No nie poleciał, kolejny meatball. Na 2000 kreatów, no to jeżeli się nie pomyliłem w obliczeniach, to dwa Titan Cactus Meny powinny wylecieć. I uwaga, oficjalnie otworzyłem 2000 kreatów. Czy my coś tutaj mamy? Dalej nic nie mamy. Wiecie co, nie ma co doładowywać po 500. Doładujmy jeszcze tysiaka. I jeżeli teraz nam nic nie poleci, bo aż ekwipunek mi laguje, to ja już się poddaję. Prawie milion robuxów wydajemy. Milion robux, widzowie, ja za tyle. Jakby to było normalnie w toilecie, to ja nie wiem, co bym sobie kupił. Ja normalnie sobie chyba bym kupił dom, jakieś fajne auto i jacht za te milion robuxów. No dobra, otwórzmy tysiaka ostatniego i zobaczymy, czy coś nam tutaj wyrośnie ładnego, czy jednak nie, czy jednak bez Titan Cactus Mena. Chociaż może zaproszę tego mojego kolegę i on otworzy znowu 10 kreatów i trafi Titan Cactusa. Chociaż czekajcie, jeszcze w sumie zobaczę ekwipunku, bo może mi dropnął, a ja nawet nie widziałem. Wiecie co? Sprawdźmy sobie do ekwipunku kaktus. Ty, no nie ma, no nie ma, ale dwa z tyłu rosną i dalej nie są to kaktusy. Nie, naprawdę, co tu się dzisiaj wyprawia? 3000 kreatów, 3000, czajcie to, 3000. No ja nie wiem, co tu się dzieje, ale mamy kolejnego krejta. Ja już wiedziałem, że to nie jest kaktus, bo kaktus dłużej się tutaj jakby trzęsie, ten krejt. No to fajnie, fajnie ten lantrik, fajnie. Ja jeszcze niedługo zamierzam powtórzyć ten opening na głównym Toilet Tower Defense. Czekajcie, bo tu dwa krejty, uwaga. O, ten może... No nie, no nie jest. Ja zamierzam, tak jak mówiłem, powtórzyć ten opening może jeszcze na głównym Toilet Tower Defense, o ile te krejty stanieją, bo jeżeli nie stanieją, widzowie, no to niedługo, za 16 dni, czyli prawdopodobnie 7 września, będziemy mieli nowe krejty zamiast tych tutaj. Czekajcie, bo nawet shop nie mogę kliknąć. Ale zamiast po prostu tych Funman krejtów, bo za 16 dni kończą się... No i 7 prawdopodobnie właśnie września dostaniemy nowe krejty i wtedy chyba sobie zrobimy opening. No bo jak widzę te jedzeniowe i jak nic nie leci, to aż mi się nie chce wydawać robuxów na głównym koncie, ale czekajcie, chyba... No nie, dalej nic nie ma. Jeszcze jedno podejście tutaj, też nic nie ma. No i zostało nam ile tak naprawdę? No z 200-300 krejtów? Dobra, otwórzmy sobie jeszcze. Wiem, że odcinek przedłużam, miało być 1000 krejtów, ja otwieram 3000, ale uwierzcie mi, naprawdę chciałbym go dropnąć. Bo 0,1%, no to nie jest aż takie, wiecie, ultra rzadkie. Uwaga, tam nic nie ma, no dobra. Zresztą wiecie doskonale, że z 2 miesiące temu otwierałem tego właśnie Time Crate'a i udało mi się z jednego Time Crate'a dropnąć godli jednostkę, na którym jest 0,01%. O, w ogóle 4 nagle Titany wyleciały, co jest? Tam miałem szczęście, tutaj nie mam totalnie szczęścia. Dobra, rosną dwa za mną, chyba, albo jeden, okej, jeden. No jest to znowu meatball, ja nie mogę, ja się nawet z niego dzisiaj już nie cieszę, serio. Jak normalnym Toilet Tower Defense by się cieszył, to tutaj przy otworzeniu 3000 kreatów to się w ogóle nie cieszę. Okej, z tyłu jeszcze coś mamy, nawet nie sprawdzam, bo wiem, co to jest. No i co, zbliżamy się ku końcu, stało nam jeszcze parę tak naprawdę otworzeń. Dobra, jeszcze jeden tutaj rośnie, ja nawet nie wiem, po co ja wam to mam pokazywać. I zostało nam z 150-200 kreatów ekwipunku, no to pogadajmy sobie jeszcze chwilę. Bo to 150 to już jest naprawdę końcówka, let's go. Może ja muszę podpisać jakiś krejt, jak podpiszę, to będzie szczęśliwy. Tego nie sprawdzałem, ale wiem, że na pewno będzie mi ciężko wyczyścić ten ekwipunek z 3000 jednostek. Dobra, czy jest tutaj coś? Nie ma niestety nic. No i co, ostatnia chyba stówka, może nawet nie cała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, no i chyba w sumie tyle, 70 ostatnich krejtów, uwaga, nic totalnie nie mamy, naprawdę, na 3000 ani jeden Titan Cactus Man, ja nie wiem, co tu się dzieje, powiem wam tak, ja sobie jeszcze tu trochę doładuję i pootwieram, po prostu jak będzie Titan Cactus, to wam o tym powiem, nie będę wam już tutaj przedłużał, bo odcinek i tak wyjdzie bardzo długi z tego openingu. Okej, mamy Titan Cactus Man. Dobra, widzieliście to, to było na wizji, poleciał Titan Cactus Man. Mamy go tutaj na dole przedstawionego nawet. No i elegancko w końcu. A zgadnijcie, ile otworzyłem krejtów, zgadnijcie. Około 5000, mam 6000 w ekwipunku, ale otworzyłem 5000 krejtów. To jest 1,5 miliona robux, jakbym miał tak robić opening. Kaktus, no dobra, dropnięty chociaż, elegancko. W końcu, widzowie, się udało. No dobra, zróbmy sobie jakiś konkurs dla widzów, ale żeby zrobić konkurs, muszę wrócić do normalnego toileta, także skaczemy.
i wbijamy normalnego toileta. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, widzowie, ma do wygrania, myślę, że coś takiego jak, no nie no, fan crate to już rozdawaliśmy ostatnio. A propos właśnie jak rozdawaliśmy, to na ekranie macie zwycięstwo ostatniego losowania. Serdecznie mordeczki wam gratuluję i nagrody poleciały do was oczywiście już, no po prostu nie mailboxem, tylko tutaj prezentem. A dzisiaj może rozdajemy sobie coś takiego, bo widz mnie prosił, jak Astro. Astro nie jest drogi, ale dużo osób go nie posiada i chciałoby mieć, bo jest to jedna z lepszych jednostek. 3 Astro Upgraded Titan kameramany podpisane do wygrania są dla was. Żeby wygrać, obowiązkowo łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. No i na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. A póki co to na tyle, dzięki serdecznie, jak dotrwałeś do tego momentu. Życzę tobie wspaniałego dzionka albo wieczora. No i co, ja będę zmykał, trzymajcie się i siemanu.